Ewangelia według świętego Łukasza zaczyna się od narodzin Jana Chrzciciela i Jezusa z Nazaretu. Potem Łukasz przeskakuje w czasie. Jan jest już prorokiem i przewodzi ruchowi odnowy nad rzeką Jordan. Wielu Izraelitów przychodzi, aby przyjąć chrzest. Biedni, bogaci, poborcy podatkowi, a nawet żołnierze. Ale o co tu chodzi? Wszyscy ci ludzie wstępują na nową drogę życia. Zanurzając się w wodzie? Wiele lat temu Izrael odziedziczył tę ziemię, przechodząc przez rzekę Jordan, a Bóg powierzył mu dziejowe zadanie. Powołał Izraelitów, by służyli tylko Jemu, miłowali swoich bliźnich i wspólnie dążyli do sprawiedliwości. Wiemy ze starotestamentowych historii, że wielokrotnie zawodzili. To prawda. Jan wzywa więc Izraelitów, aby zaczęli od nowa, aby jeszcze raz przeszli przez tę rzekę i ponownie oddali się swojemu Bogu, gotowi na nowe rzeczy, które On przygotowuje. I właśnie podczas tego ruchu odnowy Jezus pojawia się po raz pierwszy. Jezus zostaje ochrzczony przez Jana, a wtedy niebo się otwiera i rozlega się głos. Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. No i w tych Bożych słowach wybrzmiewa echo hebrajskich pism. Pierwszy wers pochodzi z psalmu drugiego, w którym Bóg obiecuje, że przybędzie król, by objąć władzę w Jerozolimie i sprzeciwić się złu wszystkich narodów. Następny wers jest z księgi proroka Izajasza i odnosi się do Mesjasza, który okaże się sługą, będzie cierpiał i umrze za lud Izraela. Następnie Jezus udaje się na pustynię i spędza tam 40 dni bez jedzenia. To dosyć radykalne. W ten sposób Jezus odtwarza 40-letnią tułaczkę Izraelitów przez pustynię, w trakcie której stracili wiarę w Boga i zbuntowali się. Ale Jezus odniósł zwycięstwo, przeciwstawiając się pokusom i ufając Bogu. Tak więc ta opowieść wskazuje na Jezusa jako tego, który będzie kontynuował historię Izraela. Po pobycie na pustyni Jezus wraca do Galilei, do swojego rodzinnego miasta Nazaretu. Udaje się do synagogi, gdzie ma okazję przeczytać fragment Pisma. Otwiera zwój Izajasza i czyta: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Dlaczego ubogim? W kulturze hebrajskiej ubóstwo dotyczyło nie tylko pieniędzy. Chodziło raczej o niski status społeczny. Kobiety, dzieci, chorych, ludzi z marginesu. Co ciekawe, obejmowało to też osoby, które miały pieniądze. Na przykład poborców podatkowych. Oni również byli uważani za wykluczonych, więc Jezus przyszedł też do nich. Jezus czyta dalej. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Wolność wydaje się być dla Jezusa ważną kwestią. Tak, Jezus uwalniał ludzi od ich chorób, od ich przeszłości i hańby, aby mogli stać się częścią nowego Królestwa Bożego, którego nadejście ogłaszał. Następnie spośród wszystkich swoich uczniów Jezus wybrał 12 mężczyzn jako liderów, którzy pomogą mu w jego misji. Liczba 12 nie jest przypadkowa. Ma symbolizować 12 plemion Izraela. Te 12 tworzą bardzo różni ludzie. Mamy tu rybaka, mamy byłego poborcę podatkowego, który pracował dla rzymskich okupantów, mamy byłego rebelianta, który przeciwko nim walczył. Nie ma szans, żeby ci ludzie jakoś się dogadali. Zgadza się. Jezus specjalnie dobrał sobie ludzi z marginesu, bądź takich, którzy byli dla siebie wrogami. Ale w Królestwie Bożym zostali wezwani do pojednania i życia w jedności. Podążanie za Jezusem to wkroczenie w nowy porządek świata. Jezus nauczał: błogosławieni jesteście ubodzy, bo do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą z mojego powodu. Jezus nakazał uczniom, aby miłowali swoich wrogów, aby byli nad wyraz hojni, nawet względem ludzi, za którymi nie przepadają, aby wybaczali i okazywali miłosierdzie. To radykalny sposób życia. Jezus nie tylko nauczał o tym wszystkim. Obiecał, że poprowadzi ich na tej drodze, że sam będzie bezgranicznie hojny, okaże przebaczenie i miłość swoim wrogom, składając ostateczną ofiarę, oddając własne życie. Ostatnia historia w tej części Ewangelii Łukasza jest fascynująca. Jezus zabiera kilku swoich uczniów na górę. Boża chwała objawia się im jako jasna chmura, a Jezus nagle się przemienia. Pojawia się też dwóch innych proroków: Mojżesz i Eliasz. Tak, są to dawni prorocy, którzy również doświadczyli Bożej chwały na górze. Następnie słychać Boży głos z chmury, mówiący: to jest mój Syn, Jego słuchajcie. Łukasz pokazuje nam, że Jezus jest najwyższym prorokiem. On jest Bożym Słowem do Izraela. Trzej prorocy rozmawiają o tym, co Jezus zrobi, kiedy przybędzie do Jerozolimy. Co zrobi? Uda się do stolicy, aby zostać wywyższonym na prawdziwego króla Izraela. Ale inaczej, niż można było się tego spodziewać. Tym samym misja Jezusa w Galilei zmierza do końca. Następna część Ewangelii Łukasza zaczyna się od jego długiej wędrówki
do Jerozolimy.